6 czerwca spotkaliśmy się w Szanowskiej Bibliotece, czytelnicy Szanowskiej Biblioteki, mieszkańcy naszego miasta oraz artyści, malarze, wystawy dzieciaki 4 na kolejnej edycji wernisarzu, wystawy, której, którą organizujemy w ramach międzyregionalnego programu Derby Artystyczne. Derby artystyczne to już dwunasta edycja bodajże u nas. Na pewno kilkanaście razy te derby w Szanowie odbywały się w naszej Szanowskiej Bibliotece. No i czwarta edycja wystawy Dzieciaki 2. Do tej pory na wernisażu wystawy Dzieciaki spotykaliśmy się z dorosłymi czytelnikami oraz z malarzami, którzy wystawiali swoje prace w tematyce właśnie portretów dziecka. Natomiast w tym roku troszeczkę inaczej podeszliśmy do tematu. Zaprosiliśmy na wernisaż, na otwarcie wystawy Dzieciaki. Troszeczkę może takie starsze dzieciaki, a młodszą młodzież można powiedzieć, zaprosiliśmy uczniów szkoły podstawowej numer 1 w Chrzanowie oraz uczniów szkoły podstawowej numer 3 w Trzebini. Młodzież przyjechała do nas na specjalny wernisarz, który był przygotowany specjalnie dla nich. Oni byli głównymi uczestnikami tego wernisarzu, a wszystko pod hasłem artystyczny Hyde Park i taki slogan, który towarzyszył w tym roku, czyli maluj co chcesz, napisz co chcesz. No oczywiście tutaj młodzież mogła wyżyć się artystycznie i myślę, że wyszło z tego bardzo wyszedł z tego bardzo fajny happening, dlatego że przecież nie wszystkie dzieciaki może miały zamiłowanie, mają zamiłowanie z tej grupy, która uczestniczyła w tym wernisarzu do sztuk plastycznych, do malarstwa, ale okazało się, że wszyscy świetnie się bawili, bowiem malowali co chcieli i pisali co chcieli. Więc myślę, że było to dla nich takie bardzo twórcze i kreatywne. Oczywiście, jeżeli chodzi o dorosłych tutaj artystów, gościliśmy wtedy na Wernisarzu, czyli w tym artystycznym Hyde Parku, dwóch malarzy, którzy swoje prace na tej wystawie wystawiają. Był to Michał Kwarciak oraz pan Edward Duda. Michał Kwarciak, z jednym i z drugim artystą spotykamy się w bibliotece. Co roku tak naprawdę na wystawach z Michałem Kwarciakiem dodatkowo mieliśmy okazję w ubiegłym roku spotkać się na konkursie ogólnopolskim, ponieważ jego prace były tak naprawdę bohaterami konkursu ogólnopolskiego czytany obraz malarstwo Michała Kwarciaka. Z kolei z Edward Duda, to artysta również wyjątkowy, ponieważ tworzy na korze drewna. Ten specjalny materiał i specyficzny, specyficzna technika. Malarska, y, którą się posługuje przy tworzeniu swoich prac. O tym wszystkim pan Edward Duda, y, również Michał Kwarciach mówił o swojej technice mal malarskiej, obaj panowie opowiadali na warsztatach artystycznych y, młodzieży, czyli opowiadali, jak wygląda codzienny warsztat pracy y, malarskiej. Myślę, że jeden i drugi to zupełnie dwie, róż dwa, dwie różne techniki, oczywiście malowania i dwa różne warsztaty, także młodzież była zaciekawiona tymi warsztatami, bo bardzo dużo y, dowiedziała się y, o ich pracy. Zarówno derby artystyczne międzyregionalny program, jak i wystawy w tym roku to już czwarta edycja wystawy Dzieciaki 2. Rokrocznie organizujemy z Fundacją De Arte z Krakowa.